Witam w drugiej części ćwiczeń wzmacniających nasz kręgosłup. Dzisiaj przedstawię Wam podstawowe ćwiczenia wzmacniające nam odcinek szyjno-piersiowy. Zapraszam do ćwiczeń. Ćwiczenie numer 1. Wymachy rąk. Wykonujemy 3 serie po 15 powtórzeń. To jest pozycja wyjściowa. Ćwiczenie wygląda następująco. Wykonujemy to na przemian, raz prawa, raz lewa. Zwane tułpomy. Wyglądają następująco. Zachowujemy proste plecy. Wykonujemy 10 powtórzeń, również w 3 seriach. Ćwiczenie numer 3 to przenoszenie woreczka. Wygląda następująco. Przekładamy i podnosimy. Wykonujemy 20 powtórzeń. Ważne, żeby woreczek nie dotykał podłogi. Natomiast my cały czas mamy wyprostowane plecy i ściągnięte łopatki. Po 10 powtórzeniach możemy zmienić kierunek przekładania woreczka. Kolejne ćwiczenie to przenoszenie ręcznika. Ja posłużę się koszulką. Siedzimy i opuszczamy do wysokości łopatek i podnosimy do góry. Wzrok mamy skierowany przed siebie. Powolutku. Oddychamy spokojnie. Wykonujemy 20 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie to tak zwany motyl. Możemy go wykonać z użyciem obciążenia lub bez. Wygląda następująco. Kładziemy się na podłogę. To jest pozycja wyjściowa. Nogi ugięte w kolanach i przenosimy w ten sposób ręce z ewentualnym obciążeniem. Do bioder. Ręce powinny kierować się w samej podłodze. Dłonie powinny być skierowane do góry. Kolejne ćwiczenie to unoszenie rąk w leżeniu. Po raz kolejny przyda nam się ręczniczek. Podkładamy go pod biodra. Wzrok skierowany jest w dół i naprzemiennie unosimy ręce. Staramy się miarowo oddychać podczas wykonywania ćwiczenia. Wykonujemy 3 serie tego ćwiczenia. Ale tym razem będziemy unosili ręce w tej pozycji. I tak samo, patrzymy w podłogę i unosimy ręce naprzemiennie do góry. Podobnie jak w tamtym ćwiczeniu wykonujemy 15 powtórzeń
trzech seriach. Kolejne ćwiczenie to krążenie rąk, tym razem w klęku. Pozycja wyjściowa wygląda następująco i wykonujemy obszerne koła rękoma na przemian. Patrzymy w podłogę i powoli wykonujemy w takim zakresie, jak jest to dla nas wygodne i nie powoduje dyskomfortu. Kolejne ćwiczenie to tak zwane spychanie głowy. Siadamy tak, żeby nam było wygodnie. Patrzymy wprost, ręce za głową i leciutko próbujemy naciskać na głowę, a głową oporujemy i wytrzymujemy takie napięcie 10 sekund, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Puszczamy, odpoczywamy około 10 sekund i powtarzamy to samo ćwiczenie. Delikatnie spychamy głowę do przodu. Kolejne ćwiczenie to rozciąganie szyi. Wygląda ono w sposób następujący. Łapiemy się za głowę i próbujemy leciutko zgiąć szyję. Delikatnie przez 5 do 10 sekund. I następnie wykonujemy to samo w drugą stronę. Bardzo ważne, żeby przy tym nie unosić brody. I również 5 do 10 sekund. I wykonujemy to ćwiczenie trzykrotnie. Kolejne ćwiczenie to przysiad z woreczkiem na głowie. Możemy to zrobić siadając na krzesełko lub tak jak ja zrobiłem na ławeczkę. Jestem wyprostowany i przysiadam na ławce, wstaję i wykonujemy tak 10 powtórzeń. Lekkie proste i tak jak powiedziałem 10 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie od razu połączone z woreczkiem to jest proste ćwiczenie z naleźnictwa. Maszerujemy wyprostowani. Woreczkę na głowie, łopatki ściągnięte do tyłu i swobodnie maszerujemy. Ostatnie ćwiczenie to rozciąganie w opadzie. Opieramy się na ścianę, głowa w dół i próbujemy rozciągnąć. Wytrzymujemy tak 15 sekund, następnie robimy to samo pod lekkim kątem, prawą stronę, głowa w dół i to samo w lewą stronę. Wytrzymujemy 15 sekund.